dla mnie to jednak jest bardzo dużo szczęścia, jeżeli robię to, co lubię i jakoś z tego żyję. Także to chyba niewiele osób w tej chwili może sobie na taki luksus pozwolić. Z tej wysokości świat przypomina mi mój świat z samolotu i z helikoptera. Wolę latać nad dolinami dzikich rzek niż nad miastem. Także miasta staram się unikać. Od dzieciństwa bardzo wczesnego przebywałem w lesie i dopiero później, to znaczy w latach 60. postanowiłem rejestrować to, co oglądam. Chyba najciekawsze są wiosenne wschody słońca, jak się kłębi od gęsi i od żurawi. I chyba jesienne mgły. Całymi latami nawet czekam na to jedno zdjęcie. No i w końcu się jakoś udaje mi to zrobić. Naprawdę dużo wysiłku i szczęścia trzeba mieć, bo jednak tu element szczęścia jest bardzo poważny. Cały czas jeszcze czekam na to najlepsze ujęcie, a ono nie nadchodzi, ale to jest też jakiś cel w życiu. Bo i tak najlepsze kadry zawsze nie wychodzą i uważam, że to jest jakiś haracz w życiu, za który trzeba płacić te wszystkie nieudane kadry. Jeżeli mi się w danym roku coś nie udaje, wówczas odkładam na następną porę roku za rok i znowu próbuję, także aż do skutku. Wszystko mija w takim tempie, że naprawdę czasami aż strach pomyśleć, że niedawno była wiosna, a już jest listopad i znowu roczek mija. Tak się rozpoczął Wołkow i to jest album, który obejmuje moją twórczość od roku 60 do 84. Przez 15 lat robiłem lotniczą fotografię Biebrzy i ten album jest też podsumowaniem mojej przygody samolotowej. Ten album zamyka moją twórczość od roku 70 do 85. Ostatnim moją przygodą był krzyż i to jest też zbiór fotografii od roku 70 do chwili obecnej. Te krzyże to jest też 30 lat w zasadzie mojej pracy, bo najstarsze slajdy są z roku 70. I tutaj chyba nastąpiły największe zmiany, bo większość tych drewnianych starych krzyży już nie istnieje. Te nowe krzyże to już nie jest to.
Żal mi tego, że te krzyże już znikły z naszego krajobrazu, bo te nowe już nie są tak ładne, bo to są na ogół rury i szyny, ale cieszę się, że jednak to przeszło do historii w tym albumie i to jest szansa, że jakieś to przetrwa dłużej. Ale taki jest, taka jest historia i taki jest czas, jest nieubłagalny, szczególnie dla drewna. Zdaję sobie z tego sprawę, że to wszystko musi zniknąć. Nie ma szans przetrwania. Od 60 roku robię cały czas to samo, to znaczy przyrodę i krajobraz Polski północno-wschodniej. Reszta świata mnie interesuje. I chyba już tak wytrwam do końca.